Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Michał, a.k.a. Pomidorowy.pl. Witam was w trzecim odcinku Zagrajmy w Little Nightmares. I dobra, zanim ktokolwiek mi powie, że jestem niechluj, ponieważ mam tą samą koszulę, pragnę przypomnieć, że ten odcinek jest nagrywany zupełnie już innego dnia niż ten, który widzieliście wcześniej, czyli odcinek drugi. To jest ponieważ odcinek drugi był nagrywany przed moim wyjazdem, a ten odcinek już jest po moim wyjeździe, dlatego że nagrałem to 18 lutego przed 12. Tak więc w gwoli ścisłości chciałem to jakby wyjaśnić. No i cóż, przejdźmy może do sekcji komentarzy, ponieważ zauważyłem, że bardzo ciekawe rzeczy żeście pisali pod odcinkiem drugim i zaczynamy sobie od czytania. Szymson napisał: ja też mam teorię. Możliwe, że ojciec tej dziewczynki poszedł do jakiegoś miejsca pokroju obozu koncentracyjnego. Grubo poleciałeś. I tam umarł. Ta dziewczynka przeżyła to tak mocno, że miała koszmary i chciała uratować tego ojca. To jest tylko moja teoria. Pozdrawiam. Również ciebie, Szymson, pozdrawiam. Co do twojej teorii, wiesz co? Wydaje mi się, mogę się oczywiście mylić, to jest takie 50-50. Ten knypek z długimi rękoma, który nas zamknął w tej klatce, wydaje mi się, że on może być ojcem Six. Tylko pozostałe dzieci zamienia, a zresztą sami zobaczycie, w co zamienia, bo zdążyłem sobie troszeczkę zaspoilować, co się będzie działo później i uwierzcie mi, to jest po prostu hardcore. W każdym razie być może ten knypek z długimi rękoma jest ojcem Six i w pewien sposób chce ją chronić przed pozostałymi dziećmi, bądź też innymi stworami. Nie wiem, jest to bardzo fajna teoria, ale nie wiem, z kim mogę połączyć szczerze ojca Six. Naprawdę nie wiem. Drugi komentarz od Asi. Teoria. W tej dziwnej fabryce dzieci stanowią tanią siłę roboczą. Słuszna uwaga. Jednak główna bohaterka próbuje uciec. Nie wiadomo, czy jest jedyną buntowniczką, ale widać, że ucieczka równa się brak jedzenia, o czym dobrze wiedzą ci, którzy za wszelką cenę usiłują schwytać uciekinierów, zwabiając ich chociażby jedzeniem w klatkach, aby potem zamknąć i zmusić do roboty. To jest też całkiem bardzo fajna teoria, ponieważ pokrywa ona się z rzeczywistością, ponieważ oni wszyscy są zamykani w tych klatkach i prawdopodobnie no wykonują taką tanią siłę roboczą, więc jak najbardziej tutaj plusik za bardzo fajną i spoko teorię. Bo tak jakby zagłębić się w tym wszystkim, to jest prawda w zasadzie. Te dzieci tutaj faktycznie odwalają tanią siłę roboczą i są zmuszane po prostu do pracy, więc jak najbardziej plusik za tą teorię. No i ostatni komentarz od Denisa. A co jeśli poruszasz się po obozie koncentracyjnym? Six jest głodna, bo jak wiadomo, tam ludzie prawie nie jedli i ludzie też mogli się tam wieszać i ich dziwny wygląd może być wynikiem eksperymentów. Faktycznie jest to możliwe, jest to dosyć też prawdopodobna teoria, aczkolwiek odnośnie wieszania się i tak dalej, no myślę, że jest to wytłumaczone też dlatego, że osoby, które faktycznie tutaj są więzione, mogły po prostu psychicznie nie wytrzymać. Więc jak najbardziej tutaj się zgadzam z tym. Dziękuję wam bardzo serdecznie za tę teorię. Fajnie się je czytało. A teraz przejdźmy do odcinka. Oczywiście zachęcam, żebyście również pod tym odcinkiem napisali jakieś ciekawe teorie. No dobra, zatem przejdźmy do odcinka. Poprzednim razem, jak pamiętacie, udało nam się zwiedzić kolejną część więzienia, no i zostaliśmy schwytani do tej klatki przez tego oto długorękiego pajaca. Nawet nie wiem, czy on się jakoś nazywa. I teraz, no co, będziemy próbowali się stąd wydostać na wszelakie sposoby. No, mi się, jak widzicie, udało. Trochę sobie ściszę grę, bo mam ją za głośno, bo nie chcę, żeby gra jakby szła na równi ze mną. A proszę, i teraz będziemy mieli tutaj pewną zagadkę, która jest dosyć łatwa. Mianowicie chodzi o to, żebyśmy sobie przesunęli tę klatkę i doskoczyli sobie tam do tego czegoś w sumie. Nie pamiętam, jak to się nazywa, to na pewno nie jest wajcha w każdym razie. I
I teraz zrobiłem babola, dlatego że jak widzicie, te drzwi się szybko zamykają. I musimy to zrobić tak, że stanę sobie z tej strony. O. Fuck, Six, nie rób tego. O, i dokładnie. I teraz muszę się rozbujać, by wlecieć w tamtą stronę. To będzie dosyć proste, moi drodzy. A więc nie macie się czego obawiać. Mówiłem, że to będzie proste, no chłopie, kurde. Chłopie i dziewczyno, to było tak proste, że normalnie szkoda słów. Dobra, idźmy zatem dalej. Co my tu mamy? Wydaje mi się, mogę się oczywiście mylić. Nie ma tutaj jakby za bardzo możliwości otworzenia drzwi, więc chyba tędy trzeba przejść. Tak, widzicie? Nie było tutaj nic, co wskazywałoby na to, że moglibyśmy się dostać przez te drzwi. A jedynie kraty nam podpowiedziały, że możemy tędy iść, więc jak najbardziej plusik za to. Oczywiście dla mnie, że to odkryłem. No i co? Kucnijmy sobie. Jeszcze pamiętam, że to było L2. Pomimo długiej przerwy od tej gry. No może nie długiej, ale od tygodniowej przerwy. Co tutaj się dzieje takiego? O kurde. On tu już jest. O ja pierdolę. Jezus Maria, co za kretyn. Ej, wy to słyszeliście, jak on tak wzdychał? Niech on przejdzie dalej, proszę. Ja chcę stąd już wyjść. Nie chcę siedzieć w tej klatce, tu jest za ciasno, ja mam klaustrofobię. No dobra, może nie ja, ale Six. Dobra, po cichutku. O nie, on nas wyczuł nas. A! Kurde, myślałem, że zdążę uciec, no nie. Ale sami widzicie, co się dzieje, jak on nas dorwie. Masakra. Ciekawe, gdzie ja będę miał checkpoint teraz. Mam nadzieję, że tutaj gdzieś. Dobra, to był jednak koszmar, jak widzicie. Jednak dla Six to był koszmar, dla nas zresztą też. No, miejmy nadzieję, że to się jakby nigdy nie wydarzyło. Prawda? Runda druga, frajerze. Zobaczymy, co teraz zrobisz, jak ja cię stroluję. No, a widzę, że tam już ręką sięga, kurde, do drugiej klatki. Frajer niewyżyty. No i to jest właśnie to, o czym wam mówiłem. On dosłownie te dzieciaki zamienia w takie kokony. Serio, nie wiem, czy on to robi dlatego, że jest jakimś psychopatą, czy nie wiem, czy brakuje mu wrażeń w życiu, czy kichuj. Ale widać, że ma związany nos i... Nie, nos ma, nie związany, ale... Dobra, szybko, szybko, szybko! Dobrze! Okej. Chyba go nie ma. Chyba mu się wydawało, że ktoś tutaj przebiegł, ale frajer. Dobra. Bierzemy to. I musimy teraz ten korkociąg wsadzić. Dokładnie. No i dawaj. Szybko, 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 szybko! Uniknąłem tego śmiecia, ja już tutaj w lewej słuchawce, ponieważ mam słuchawki na stereo ustawione, ale czasami takie dźwięki łatwiej dostrzec w lewej słuchawce. Ja już w lewej słuchawce słyszałem, że on się zbliża. Tak więc uniknęliśmy frajera i bardzo dobrze. Niech śmieć tam płonie w tych swoich czeluściach piekieł. O, dzięki za buta.
fajnie byłoby mieć jakieś buty, biorąc pod uwagę, że Six chodzi na boso, więc miałoby to jakiś sens. Więc zobaczmy, co tu będzie dalej. Na razie sobie lampion żeśmy zapalili. Okej. Teraz stędy. Ej, światło. Dawaj mi światło. Potrzebuję światełko. Bo nic nie widzę. Tak mega ciemno jest na telewizorku. Okej, jesteśmy w jakiejś tutaj teraz stercie butów. Więc podejrzewam, że to jest na zasadzie takiej, że będziemy musieli szybko się poruszać. Oh shit, oh shit. Szybko, 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 Six, szybko. O kurde, to był jakiś rekin, kurde. Ja pitole, co tu się dzieje najlepszego? Szybko. Szybko, szybko, szybko. Dobrze. Szybko, Six. Jezus Maria. Dobra, za pierwszym razem, first try, idiots. Nie mówię do was oczywiście, tylko mówię do szarków, czy Bóg wie, co to tam w ogóle było w tych dziwnych podziemiach. Pod tymi butami. No tutaj mamy sobie taki korytarz. No nie gadaj, że znowu ten. Jezus Maria, weź daj sobie z siana, stary. Co ja ci zrobiłem? Dobra, musimy się schować. O, i teraz windą sobie z nim zjedziemy. No dobra, zobaczymy, jak to wszystko będzie miało miejsce. Co teraz właściwie się wydarzy, bo jestem sam tego ciekaw. Nawet się do mnie nie zbliżaj, weź te obślizgłe łapy. Pal gumę, śmietniku jeden. Grzybolutki. Ty, uratowały nas. Dobrze. Dobrze, dziękuję. Dziękuję za uratowanie. O, elo małpa. Ala. Widzicie, jakie proste? Trzeba będzie przesunąć kartonik, żeby jakby tutaj się dostać. Ponieważ jak widzicie, tutaj jest deska, która się załamuje. A proszę, jesteśmy teraz na dole. Jesteśmy pod podłogą, kurde. Kolejny grzyboludek, widziałem, że tam sobie uciekł. O, i frajer jest już u góry, czeka na nas. Twoje niedoczekanie. Nie dorwiesz mnie, śmietniku jeden, choćbyś kurde marzył. Nie zrobisz ze mnie papierowego kokona. O matko, co tutaj jest u góry? To są jakieś zabawki, czy to są... Nie, to są zabawki. Kurde, ja przez chwilę myślałem, że on tam faktycznie jakieś dzieci trzyma, które zamienia już powoli w kokony. One tak, wiecie, zamarły ze strachu. Chociaż nie jest to wcale głupia teoria, ale za bardzo taka odbiegająca od norm. Co ty, pokazujesz środkowy palec? Ten środkowy palec to sobie w dupę wsadź. Co jedynie to sobie możesz wsadzić ten środkowy palec w dupę głęboko i szeroko. Tam, gdzie światło nie dochodzi. Dobra, co ja mam tutaj teraz zrobić, tak szczerze? Do góry nie mogę się dostać, nie ma tutaj żadnego takiego przejścia. Chyba, że ja muszę właśnie wyjść... Nie, no czekajcie, no co ja tutaj mam zrobić? Nie ma tutaj serio jakiegoś przejścia? No do góry się z powrotem już nie dostanę, to jest raczej pewne, bo spadłem, więc musiałbym inaczej to wszystko rozegrać. W ogóle sprawdzę, czy się wszystko nagrywa. Nagrywa się, dobrze. Kurde, on tam już nakręca jakąś małpę, słyszałem o tym. Znaczy słyszałem o tym, słyszałem to. A tutaj coś mamy. O ty gnoju, kurde. Ha. Twoje niedoczekanie, śmietniku jeden. A, widzicie?
On myśli, że tutaj coś jest na dole, w sensie wiadomo, że my tam jesteśmy, ale on tak to dokładnie wszystko słyszy, że on myśli, że ja tutaj ten, powoli chcę się dobrać do jego dupska czy czegoś. A, fajne doczekanie. Bym ci jeszcze przyjemność zrobił, śmietniku. Dobra tam, pal gumiszczaka, ja tutaj wchodzę do góry i rozprawię się zaraz z tobą. O! Teraz zrobimy zmyłkę. Patrzcie, ale go strolujemy. Akademia Pranków Pomidora, nie? Tak zwana. Kurde, no dawaj! Do góry, do góry, do góry, do góry! Jezus Maria, dorwał mnie! Ale to był słaby prank, jak prank Marcina Dubiela, nie? Jezu! Oczywiście nie mam nic do Marcina Dubiela, dlatego że nie jest to twórca, którego oglądam, więc no nie mam jakby trochę nawet powodów, by tak cisnąć po nim. Nie mam nic w sumie do niego nawet, powiem więcej. Dobra, zróbmy to teraz tak, że weźmiemy tę małpę, bo mam nawet rozkminę, jak to zrobić. Weźmiemy tę małpę i rzucimy ją gdzieś tam. Dobrze, jedziesz, jedziesz, dobrze ogarnięte. Wiesz co ci powiem? Tyle ci powiem, ziomek. Nie dorwiesz mnie, choćbyś próbował. Twoje łapy niby są długie, ale ty sam tutaj nie jesteś w stanie dojść, więc pal gumiszczaka i spierdalaj, łagodnie mówiąc. Tak, to jest let's play, który nie jest family friendly, co możecie zobaczyć. Zresztą to jest gra horrorowa, więc tutaj nie będę się jakby szczypał ze słowami. A proszę, on se poleciał, kurde, do góry. Fajnie. A my co zrobimy? O właśnie, a my zrobimy coś takiego. Dobra, jest ogarnięte. Uciekamy przed nim teraz. Pościg! On się boi tych zegarów, nie? Frajer. Ty się boisz takich dźwięków? O, ale mi przykro z twojego powodu, nie? Dobra, autosave'a mamy. Na razie mamy spokój od tego frajera. Podejrzewam, że trzeba się dostać tam książkami do góry. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się oczywiście mylić. Aczkolwiek, czy tutaj nie ma jakiegoś przejścia na dole? Nie, nie ma. Tylko grzybolutki wyskakują. To easy man. Co tutaj dalej mamy? O, za pomocą książek do góry. Czytajcie, dzieci, książki, dlatego że książki to bardzo ważna sprawa. Dzięki książkom można stać się mądrym. Tak jest. No dobra, to nie było zbyt mądre z mojej strony, ale spróbujmy może tędy pójść do góry. Co wy na to? O proszę, tutaj mamy fortepian, co nie? Może nam się uda złapać ten... A może nie? Właśnie, a może tam trzeba się... O, dokładnie, może stąd trzeba się dostać do góry. Ty, czemu ja o tym wcześniej nie pomyślałem? Lol. Nie, to jednak nie tutaj. To jednak dobrze pomyślałem, żeby tędy nie iść. To może tędy? To jest bardzo prawdopodobne, dlatego że mamy tutaj żarówkę i za pomocą tej żarówki możemy przecież do góry pójść. Pewności stuprocentowej co prawda nie mam, ale popróbujmy. Chociaż lepiej może przyspieszmy trochę, bo ten zaraz tutaj przylezie i dopiero będzie Armagedon. A nie chciałbym. Co się stało? Przecież ja tylko skoczyłem. W sensie podskoczyłem sobie i co, nagle spadłem? Ja nic nie widziałem, tak szczerze, żeby... Okej, dobra, nie będę tego komentował, po prostu idźmy może dalej. No dobra.
To zatem pójdźmy teraz... O właśnie, mogliśmy tak zrobić. Kurde, a ja na siłę próbuję skakać po książkach zamiast pójść półkami, nie? Dobra, ja to po prostu muszę czasami poważnie pomyśleć nad tym, co robię. Dobra, mamy tutaj fortepian, więc spróbujmy sobie do niego doskoczyć. Okej. I teraz za pomocą tych półek dostaniemy się jeszcze wyżej. O! Proszę państwa, kto tutaj już przylazł? Kolega, widzę, że już tam nastawiony do mnie jest. No dobra. Skoro ty już tutaj czekasz na mnie, no to ja nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu poleźć za tobą. A kurde. Zrzućmy mu to może, co? Dobrze. O kurde. Wyczuł nas. Patrz, jak porobiony został, nie? Że to jest smutne. Ten koleś jest naprawdę smutny. Dobra, i teraz zadanie jest takie, że musimy włączyć telewizor. Bo on teraz pewnie będzie chciał tutaj przyleść. Musimy go jakoś zresztą zwabić, więc... What? Idzie. Dobrze. Idzie, dobrze idzie, dobrze idzie, proszę państwa. No, dawaj, Six. Dobra, szybko, szybko, szybko. Fuck! Na samym końcu! Na samym końcu! Dobra, tutaj mamy checkpoint, więc spotkamy się zaraz, jak znowu ogarniemy tutaj pułapkę na tego ziomka. O kurde! Moi drodzy! Moi drodzy, o Jezus Maria, wy widzieliście, co tutaj się stało? Ja pierdzielę, ledwo co uszedłem z życiem. Naprawdę. Naprawdę. Okej, jak widzicie, udało mi się w końcu za trzecim razem, tak więc... Tutaj sobie zakończymy odcinek. No dobrze, moi drodzy, tak więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, łapeczka w górę, subskrypcja, jeżeli jesteś nowy, po więcej. Oczywiście również zapraszam na moją grupę na Facebooku, Discord, linki oczywiście pozostawiam w opisie. Jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, tak jak i tobie, nowy widzu, się spodobało, napisz jeszcze również komentarz,
czy ogólnie podoba ci się seria z Little Nightmares i czy jakieś teorie w sumie. Może nie czy, ale po prostu jakieś teorie napisz, bo może masz jakieś teorie odnośnie tego długorękiego pajaca, który nas przez całą grę ścigał, no. Znaczy pewnie on będzie nas jeszcze dalej ścigał, ale chodzi mi o to, że przez ten odcinek nas ścigał. Bo mi się wydaje, że to jest ojciec Six, chcąc nie chcąc. Może to jest po prostu ktoś spokrewniony z Six, albo po prostu jakiś psychopata, który, nie wiem, wcześniej był ojcem Six, ale teraz, nie wiem, nie rozpoznaje jej i po prostu ją ściga po całym tym więzieniu. Dobrze zatem, my widzimy się w kolejnych odcinkach i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i na razie.